Cześć, witajcie z tej strony Bazówkę i jak możecie domyślić się już po tytule, jesteśmy w odcinku z otwierania tokenów. Jak widzicie, przestrzeń się trochę zmieniła, ponieważ postanowiłam wyjść z tamtej żółtej przestrzeni, z której niby nie miało być wyjścia, a jednak było. No i jesteśmy teraz w jakichś ruinach. W każdym razie nie będziemy dzisiaj się oczywiście tym zajmować, bo nie jest to let's play, a taki opening case'ów. Czyli naszych tokenów. Jest to, myślę, przedostatni odcinek, a jest to już trzeci, czyli będzie odcinków 4. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, no to zapraszam do obejrzenia. Pierwszego możecie się dużo dowiedzieć o serii, w ogóle na czym to polega, bo tam wyjaśniam wszystkie zasady. No więc może od razu po prostu przejdę do strony, no to widzimy się na stronie. No więc jesteśmy już na stronie, znanej nam wszystkim wydaje mi się, a przynajmniej widzom, którzy oglądają odcinki z otwierania tokenów. Jeżeli oczywiście nie znasz tej strony, no to link do niej masz podany w opisie. Na niej można wpisać sobie te kody z zawleczek, z puszek. No dobrze, więc ja może od razu zacznę od wpisywania. Więc 1, 3, 8, 5, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 3, 1, dobra. No i oczywiście na PC-ta, bo na innej platformie nie gram. Tutaj jest mój nick z Uplaya, jakby ktoś chciał mnie zaprosić. No i sobie realizujemy. I uwaga, co proszę Państwa wypadnie? W poprzednim odcinku wypadły 3 paczki monet, waluty, same drachmy wypadły. Więc ciekawe, czy tym razem może wylosujemy paczkę zasobów. No więc zobaczymy. Uwaga. Ciekawe w ogóle, co dostaniemy. I dostaliśmy, o, paczkę zasobów, no dobra, i to jeszcze innych niż poprzednio, bo w pierwszym odcinku dostaliśmy tam 20 drewna cedrowego, tam brąz chyba i żelazo, no dobra. No to właśnie się zastanawiałam, bo w przypadku waluty to chyba dostaje się tylko 500 drachmów, ani mniej, ani więcej się nie dostaje. A w przypadku zasobów to właśnie zastanawiałam się, czy można różne paczki dostać. No jak widać, można, bo dostaliśmy 20 miękkiej skóry, twardą skórę oraz futro. No dobra, więc na końcu sobie oczywiście sprawdzimy, czy na pewno to dostaliśmy. No ciekawe, do czego się przyda do wyrobienia. Gdybyście wiedzieli, to możecie oczywiście zostawić w komentarzu. Zostawić w komentarzu komentarz? No tak. No, po prostu napisać komentarz, co można wykonać z tych przedmiotów. A tymczasem przechodzimy sobie już do otworzenia kolejnej skrzyneczki, więc wpiszemy sobie oczywiście nasz kod. Więc 31623452 75. Ok. Oczywiście na PC-cie nie muszę się już z tego tłumaczyć, bo na innej platformie nie gram. I zobaczymy, co wylosujemy. Pewnie walutę, ale zobaczymy. I uwaga. I znowu wylosowaliśmy to samo. Więc ciekawe, czy będziemy mieć już 40 miękkich skór, czy może będziemy mieć to oddzielnie jakoś w wyposażeniu. Dobra, zobaczymy na końcu. Czyli mamy już 3 paczki zasobów, łącznie z pierwszym odcinkiem i 4 paczki walut. Tak, no dobra. Więc sobie zrealizujemy kolejny kod, już ostatni myślę, ponieważ no staram się tak właśnie po 3 kody, 3-4 realizować, prawda? W pierwszym odcinku zrealizowałam 2, w poprzednim 3 i dzisiaj też będą 3. No i na końcu zostaną nam 4, ponieważ tyle jeszcze tych tokenów mam, więc będzie takie combo. No dobra, więc sobie wpiszemy. Aha, nie wpisywałam, naprawdę. No to jeszcze raz. 61920589455. Oczywiście należy pamiętać, że te kody, które ja wpisuję, są już zużyte i nie nadają się do użytku, więc jeżeli chcielibyście takie kody otrzymać jak ja, to po prostu musicie się wybrać, no nie wiem, do Biedronki, Intermarsza, czy co wy tam macie w swoim mieście. I są takie puszki Monstera, tutaj właśnie po prawej stronie macie. Tylko że tylko puszki z tym napisem Assassin's Creed Origins wliczają się do tego, ponieważ normalne puszki bez tego napisu nie mają takich kodów. No i te kody są po prostu pod zawleczkami od puszek. Może w kolejnym odcinku jakoś pokażę. Nie wiem, w każdym razie nie mam zbyt dobrej kamery, dlatego nie wiem, czy to pokazywać, czy nie. No dobra, więc słuchajcie, puszki z takim logiem, że tak powiem, Assassina, wliczają się do tej promocji.
To jest z tyłu puszki, tutaj macie te wszystkie, co czytałam w pierwszym odcinku, te zasady i w ogóle. To jest puszka normalna, czyli nie ma po prostu na nim kodu. No a tutaj właśnie jest ta fajna. No i tutaj, gdzie otwieracie tą puszkę, takim czarnym czymś, no to właśnie pod tym znajduje się ten kod, więc trzeba po prostu otworzyć, wypić i pod tym znajduje się ten kod. No dobra, więc może przejdziemy sobie i zobaczymy, co tym razem wylosujemy. Ciekawe, czy będą to drachmy, czy może będzie to pakiet zasobów. No dobra, więc uwaga, klikam. I ciekawe, czekamy. I uwaga, co wylosujemy? Ładuje się, dobra. Napięcie. I wylosowaliśmy 500 drachmów, czyli 500 pieniążków tej waluty. No dobra, więc myślę, że to losowanie zostało zakończone. Losowanie, no, jest opening taki. Więc zobaczymy po prostu, czy mamy już tą grze. Wylosowaliśmy dwie paczki po tych 20 miękkich skór, futro i chyba twardej skóry i jedną paczkę waluty, 500 drachmów. Czyli wcześniej mieliśmy 2000 drachmów, to teraz powinniśmy mieć 2500. No jeżeli poprzednich odcinków nie widzieliście, to oczywiście was odsyłam do nich, ponieważ też są fajne. Macie oczywiście podane je w opisie. Właściwie no to z tych wszystkich odcinków utworzyłam playlistę, więc możecie sobie dowolnie je oglądać. No dobra, więc widzimy się już w grze i zobaczymy, czy dostaliśmy na pewno wszystko, co mieliśmy dostać. No więc witam, jesteśmy już w Assassinie i sprawdźmy sobie w naszej rozgrywce, czy na pewno dostaliśmy trzy paczki, które wylosowaliśmy. Dobra. Klikam oczywiście gra, powrót do domu. 14 minut na razie graliśmy, wow. No dobra, więc sobie zobaczmy. Mamy oczywiście naszego protagonistę. No i zobaczymy, czy na pewno dostaliśmy. Mam nadzieję, że tak. Bo jak nie, no to nie wiem. Dobra, więc nas już wczytuje. Jesteśmy wczytani, okej. Jest ciemno, wyciągnę sobie pochodnie. Dobra, ale nie tym będziemy się zajmować oczywiście. Tutaj mamy jakieś posągi. No dobra, więc zobaczymy oczywiście, czy dostaliśmy na pewno te paczki. Okej, klikam Y do wyposażenia. Jesteśmy w wyposażeniu i sprawdźmy ekwipunek. Miękka skóra 40, czyli to się dodaje, że tak powiem. Dobra, 40 miękkich skór, 40 twardych skór, myślałam, że tylko jedna. I powinno być 40 futer, tak. Dobra, więc mamy sporo tego naprawdę. I dodało nam 500 drachmów, ponieważ wcześniej mieliśmy 2000, a teraz mamy 2500. No dobra, ja jestem zadowolona, nie wiem jak wy, więc dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ mnie to wspiera. Możecie oczywiście łapeczkę zostawić w górę i napisać komentarz, czy wam się podobał ten film, czy nie. Czy ma być takich więcej filmów, czy też nie. A w ogóle chcę wam też powiedzieć, że tajemnicza skrzynka do kupienia w grze, oczywiście za takie pieniądze tutaj growe, za te drachmy, których mamy już 2500, to za 3000 właśnie tych pieniążków jest jedna skrzynka, więc jeśli jeszcze wylosuję 500 drachmów, dać mi już na jedną skrzynkę. Więc powiedzcie mi też, czy chcielibyście może takie właśnie otwieranie tych tajemniczych skrzyneczek, ponieważ tam już mogą naprawdę różne itemy wypaść. Są unikaty, są legendy i tak dalej. Z tego co się orientuję, bo właśnie oglądałam u takiego jednego youtubera, więc możecie oczywiście napisać, czy chcielibyście takie coś, bo myślę, że to byłoby naprawdę ciekawe. Chciałabym oczywiście, gdy już będą te tajemnicze skrzyneczki, nagrywać już z kamerką, na którą zbieram bardzo trwale. Nie mam na razie zbyt dużo na tą kamerkę, ale w razie gdybyście chcieli mnie wesprzeć, ponieważ ja nie zarabiam z YouTube'a, nie zarabiam na tych filmach, na żadnym filmie, który wrzuciłam, nie zarobiłam, bo nie mam włączonego zarabiania. No to gdybyście chcieli mnie wesprzeć, no to oczywiście link do donate'ów macie w opisie. Mam ustawione od złotówki, więc naprawdę można wysłać złotówkę i tylko tyle. Ale mi to pomaga, krok po kroku i w końcu zbieram sobie na tą kamerkę. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. No dobra, więc ja już kończę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jednak wpadniecie do opisu, przeczytacie go, może lajka zostawicie czy subskrypcję. No i dla moich subskrybentów,
Oczywiście chciałabym was poprosić, żebyście zostawili dzwoneczek, ponieważ YouTube lubi obcinać zasięgi. No dobra, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, już ostatnim z otwierania tokenów. I pa, pa!